dzisiejszym odcinku przed wami Hulk Challenge. Wszystko będzie polegało na tym, że mogę używać tylko i wyłącznie nowego młota i tylko i wyłącznie zielonych broni. Także czy uda mi się nim wygrać? Oglądajcie do samego końca. Jak możecie zobaczyć, mamy nowego Hulka i widzowie, oglądajcie odcinek do samego końca, żeby zobaczyć, czy uda mi się wygrać. I w ogóle pierwsza moja gra solo w tym sezonie i mam nadzieję, że nikt mi tutaj na ten domek nie przyleci. Szczerze wam powiem, w ogóle jestem pierwszy raz w tym miejscu. I na czym polega ten challenge? Challenge polega na tym, że mogę używać tylko i wyłącznie zielonych broni oraz młota. Młot oczywiście będę bardziej używał do przechodzenia. I w ogóle czemu tu są otwarte drzwi? Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma. I jak możecie zobaczyć, skin moim zdaniem jest przekozacki. Ktoś tutaj leci. Musimy sobie tego gościa... O właśnie, musimy sobie tego gościa tutaj... O, siema byku. Co on tu robi? Ej... Okej, prawdopodobnie chciał zobaczyć Hulka. W ogóle widzowie, dajcie znaka, czy podoba wam się ten Hulk i pod dzisiejszym odcinkiem macie takiego Hulka do wygrania, więc zgłoście się po prostu, zostawiając łapy, subskrybując kanał, upewnijcie się, czy macie kod Evela w sklepie i wyniki będą tam, gdzie zawsze, więc pamiętajcie o tym. Ja tutaj pozbieram trochę matsów, tej broni nie mogę zabrać, więc mam jak na razie tylko pistolet i tego pistoleta mogę używać aż do samego końca meczu. O, i mam jeszcze takie wiertełko, w sumie jest spoko. Tu jest coś niebieskiego, więc tego nie zabrać nie mogę. A szkoda. I zobaczmy, czy ona mi coś... Ona ma USP-ka mojego ulubionego i mamy tutaj... Ej, jest dobrze, jest mega... W ogóle zobaczcie, mam cały zielony lód. Fajnie byłoby znaleźć jeszcze ten młot, żeby nim przechodzić. Samochód niby taki zielono-brązowy. No, szkoda, że nie ma samochodu, no nie? Jeszcze takiego zielonego to już by było niezłe. I tak, widzowie, ten skin dostałem od Epica przedwcześnie, więc dzięki temu mogę właśnie nagrać ten odcinek, za co dziękuję Epicowi. I tak, mamy tutaj rybki, bierzemy sobie tutaj rybki, bierzemy sobie tutaj wszystko. I tak naprawdę wygląda na to, że mam naprawdę wszystko zielone. Proponuję teraz tak, pozbierać trochę maców, bo maców, no, potrzeba bardzo dużo, żeby, wiecie, ugrać gierkę. Metal w tym sezonie robi naprawdę bardzo duże znaczenie, dlatego że metalu nie ma nigdzie, a jak my będziemy mieli metal, no to będziemy mieli przewagę. Sam kill-off, w ogóle zobaczcie właśnie na ten kill-off. Kill-off moim zdaniem jest mega kozacki i jeszcze jest do tego emotka. Zaraz wam pokażę, jak wygląda emotka, ale pierwszy co, odblokujmy sobie perka i z tego co tutaj widzę, mamy jakieś super doładowanie i pierwszy strzał. Dobra, pierwszy strzał chyba będzie lepszy, więc zabrałem sobie tutaj pierwszy strzał. Weźmy tutaj, pozbierajmy jeszcze te głowy. Mamy 47 osób w grze. Wygląda to dobrze. O, i mamy zieloną pompę, to mi się podoba, wszystko mamy zielone i teraz brakuje mi tylko i wyłącznie młota, którego prawdopodobnie zaraz znajdę. Zbieramy sobie oczywiście kamień, żebyśmy mieli tutaj jak najwięcej kamienia do tego wszystkiego. Zabieramy sobie tutaj ze skrzynki. Mam tutaj podpalający łuk, ale jego no tak nie do końca mogę zabrać. Sprawdźmy, czy w tym domku tutaj czegoś nie ma. Dobrze by było, żeby coś tutaj było jeszcze dla mnie. Dobra, jest paliwo, paliwa nie chcemy. Duża potka, ej właśnie, duża potka by się przyda, ale wiecie co, mam pomysł. Wejdźmy sobie do tej łódki, przejedźmy nią może w tamto miejsce. Tam jest kamień, tylko czy tam coś jeszcze będzie, czy też nie? Tego nie wiem. 42 osoby mamy w grze i jestem ciekaw, czy uda mi się wygrać. To by było mega potężne, jakby się właśnie udało wygrać. Chodzimy sobie tutaj do domku, wychodzimy sobie tutaj na górę, mamy tutaj skrzynkę. O, mamy tutaj... Oj, ktoś tu jest, okej. Siema, Cypher PK. Siema, byku. Dobra. Mamy... O, no i wiedziałem, że on coś dla mnie tutaj trzy. Czemu ja cały czas widzę Nejda? Ej, o co chodzi? Czemu ja tam cały czas widzę Nejda? Bierzemy sobie to, oczywiście. Mamy młotek, mamy tutaj splashy, które sobie właśnie rzucam pod nogi. Zabieram sobie oczywiście ryby. No i teraz jestem Hulkiem. Dokładnie tak. W ogóle jestem ciekaw, czy wejdzie coś takiego do gry. To by było mocne, no nie? Jakbyśmy dostali jakieś takie rękawice Hulka, czy coś takiego, no nie wiem, cokolwiek związanego z Hulkiem. To by było fajne, jakby coś takiego nam dali do gierki, ale no, wszystko może się zdarzyć. Pamiętajcie, wszystko może się zdarzyć. Mamy tutaj skałę, tego nie potrzebujemy. Wyjdźmy sobie, weźmy sobie ten metal. Wejdźmy sobie, wyjdźmy tutaj do góry. Mamy kolejnego perka do odblokowania. Perki są przepotężne. Zabieramy perka i mamy busza. Czyli znowu zielony kolor. Mega się cieszę, że właśnie wszystko się tak kumuluje do zielonego. Weźmy sobie tutaj tą potkę. I nie wiem, czy zauważyliście to, czy mecze są krótsze, widzowie, czy wy też odnosicie takie wrażenie tak jak ja, bo mi się wydaje, że mecze są dużo krótsze. Tutaj mamy potki do zabrania. Weźmy sobie jeszcze te potki. Nie mamy nic białego. A nie, mamy dwie ryby. Weźmy sobie tutaj, pozbierajmy oczywiście jeszcze macy, bo jak tym młotem będziemy przechodzić, to zapomniemy o tym, żeby te macy podnosić. Więc ja tutaj jeszcze zabieram macy. Bardzo szybko tutaj podnosimy wszystko. Bierzemy kolejny mac, no i mamy już dwa fragi. Jest dobrze, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Tylko pytanie, co będzie dalej. W ogóle ten młot, ten zbierak jest tak duży, jak ten młot, no nie? Zobaczcie, ten młot, a zobaczcie teraz mój zbierak, on jest mega podobny. I w ogóle dajcie mi znaka, czy będziecie kupować tego Hulka, czy też nie. Ja, wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, żeby właśnie tutaj, no jak ja bym go na pewno kupił, jeśli bym go nie miał, no bo to jest taki, można powiedzieć, fajny, oryginalny skinek, dajcie znaka, czy wy będziecie to robić, a ja tutaj przechodzę dalej. Mamy tutaj już trochę maców zebranych i mamy tutaj te nowe kamienie, które możemy sobie gdzieś wysłać, na przykład, tylko czy się zdradzać pytanie? Ja na razie się nie będę zdradzać, no wejdziemy sobie tam do góry. Na razie tutaj w okolicy nikogo nie widać, nikogo nie słychać. Dobrze by było zabrać te malinki i weźmy sobie, muszę sobie czapkę poprawić, bo nie słyszę tutaj wszystkiego. O, teraz słyszę już wszystko. Wejdźmy sobie, aha, na ten domek to my już nie zdążymy. Dobra, wydaje mi się, że jest to dobry pomysł na to, żeby teraz właśnie użyć naszego młota do przechodzenia, Hulkowego młota. Jakbyście chcieli, żebym zrobił challenge tylko i wyłącznie z młotem Hulkowym, dajcie znaka, to być może coś takiego nagram. I w ogóle widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale bardzo niedawno temu też mówiłem wam o tym, że w pierwszym rozdziale mieliśmy takie góry, no nie? I zobaczcie, to wszystko powróciło. Dawno czegoś takiego nie było, w sensie, że one są takie prostokątne. Zaraz wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi. Ale no, te szczyty niektóre są przepotężne. Zobaczmy, czy w ogóle tutaj nikogo nie ma, bo gorzej jak kogoś będziemy mieli. Z tego, co ja kojarzę, to jest tutaj ten zamek, tutaj powinien być, dokładnie. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, dokładnie o takie wyrywki, coś takiego. Takie coś było w pierwszym rozdziale, że mieliśmy właśnie takie górki, bardzo podobne do tego. Zaraz będziemy mieli do odblokowania nowego perka. Bardzo dobrze. Tutaj, czy ktoś jest na dole? Nie mamy nikogo. Okej, perk do odblokowania. Odbierzmy sobie, a wylosujmy może jeszcze raz, bo to tak nie do końca mi się podoba. O, sprint, nie, o, dobra, o, dobrze, że zmieniłem. I teraz ten sprint tutaj jakoś się powinien nam chyba, nie pamiętam jak to było, widzowie, nie, ej, a, dobra, już wiem, podskakiwanie, o, to teraz, ej, teraz to fajnie wygląda, a właśnie, miałem wam jeszcze emotkę pokazać, czy ja tą emotkę tu mam, nie mam tej emotki, ale mam graffiti, zaraz wam pokażę graffiti. Ej, to jest fajne, mega kozackie, czyli jak szybko biegamy i podskakujemy, no to dzięki temu mamy lepiej w gierce. Zabieramy sobie tutaj drzewa, podmieniamy sobie to drzewo, bierzemy sobie kolejne drzewo tutaj z tego i mamy maców sporo, nawet mamy tego sporo, bardzo mi się to podoba również. Weźmy sobie tutaj kolejne drzewko. Jak nam się strefa ułożyła, tego jestem ciekaw, więc bierzemy tutaj, odpalamy sobie strefę i zobaczmy na strefę. Strefę mamy gdzieś tu. Dobrze byłoby uzbierać 1000 drewna, w ogóle chyba najwięcej w tym sezonie jest drewna, nie wiem czy zauważyliście. Moim zdaniem jest to spoko sprawa, ale no powinno być trochę więcej metalu na mapie, to jest prawda. I kiedyś te skały dawały dużo więcej, a teraz te skały dają tak mało. Malutko. Dlaczego Epic tak postanowił, że tak to wszystko zrobią? Dobra, mamy dużą potkę, tego nie potrzebujemy. Czy będą tutaj jacyś ludzie? Ja się zastanawiam. Tutaj mamy, w ogóle cały czas mi się miesza, w którą stronę mam iść, bo mapa, wiecie, jest zupełnie nowa i zupełnie inaczej wszystko teraz wygląda. Także, no, jak na razie wygląda to w ten sposób. Lecimy dalej i gdzie my to w ogóle jesteśmy? Jesteśmy koło osady. Nie widzę nikogo tutaj dookoła. Coś widzę zielonego, więc być może będziemy mieli jakieś nowe brońki. I teraz pytanie, czym tu by było nam najlepiej grać? Czy tym nowym SMG-kiem, czy tym, czy zieloną pompą, tylko to jest, aha, to jest dokładnie ta sama pompa, tam się ktoś bije, ale na razie tam nie będziemy szli, przejdziemy sobie po prostu do strefy, weźmiemy sobie, otworzymy tą skrzynkę, zabieramy sobie tutaj to, mamy potki, potek mamy w sumie full, zobaczmy czy tutaj ktoś jest, patrzmy tu, tu nikogo nie ma, tam się ktoś cały czas klepie, ale no tego nie chcemy, tu mamy do zbierania ammo. Dokładnie, zobaczcie, dokładnie tam się klepią. Przechodzimy sobie dalej i mamy kolejnego perka do odpalenia. Dobra, weźmy sobie boła. Boła i tak nie mamy. W ogóle fajnie by było wejść do liści, to też by było dobre. Musimy tutaj uważać od prawej strony. Dzięki temu skakaniu możemy sobie troszeczkę dalej i szybciej zalecieć. Wejdźmy sobie tutaj na tą górę. Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma. I te szczyty naprawdę dają mega dużą przewagę. I w ogóle zauważcie, że cały czas jesteśmy na zielonym miejscu. Mega spoko sprawa. Czy tutaj ktoś jest? Mam nadzieję, że tutaj nikt nie kampi czasami, bo będzie wtedy przypał. Okej, są tutaj... Jest safe. Jest safeik. Tutaj się ktoś właśnie jeszcze bije. Musimy uważać, żebyśmy z miecza nie dostali, bo jak wiecie, te miecze są mega OP. Tam oni będą za strefy przechodzić. No i bardzo dobrze, oni niech się tam biją. Ja sobie tutaj zabuduję wszystko. Okej, o dobra, rozwalili się tam. Zobaczmy, gdzie ten ziomek. Dobra, biało ma. Oho, tutaj ktoś idzie też, musimy uważać. On powinien gdzieś tam teraz przechodzić, ja go nie widzę. Oj, a jakby młotem? Ty, czekajcie, żebym... Dobra. Dobra, spróbujmy młotem go czasnąć. Jeszcze raz. Ajajaj, było blisko. Okej, on ma biało, naprawdę ma biało. I uwaga! Nie, nie uda się, nie uda się. On cały czas ucieka. A szkoda, bo z tego młota to by mogło być epickie, jakby się udało. On się tam leczy na biało cały czas. Dobra, musimy sobie przejść trochę dalej. Weźmy sobie, przejdźmy trochę dalej. Mam nadzieję, że on tutaj jest zaraz gdzieś dalej. Pewnie jest za tym drzewem. Dobra, na razie sobie go odpuścimy. Wyjdziemy sobie może tutaj na górę. Nie wiem, gdzie on jest. On mi gdzieś uciekł. Wyjdę sobie tutaj na tą górkę, dlatego że tu będę miał górkę, będę miał przewagę. A nie wiem, czy tu kogoś nie będzie za chwilę. Mam nadzieję, że tu u góry nikogo nie ma, bo jak ktoś tutaj jest, no to mogę mieć przypał. Na tą chwilę mamy spokój. Dobra, wybudujmy się w ten sposób i siedzimy, czekamy chwilę, bo z tego co wiem, z tej strony ktoś szedł. No nic, czekamy, chyba że ktoś na drzewie siedzi z łukiem i jakbym dostał takiego na sam koniec, to byłoby mi przykro. Zabudowałem się tutaj od tych stron, żeby nam było łatwiej. Zobaczmy tu z tyłu, czy ktoś jest, też nikogo nie ma. W tym krzaku mi się wydaje, jakby ktoś siedział. Wiecie, te krzaki zawsze tak wyglądają, no nie? Mamy młot. Dobrze by było tego ostatniego właśnie tak z młota go tak... Okej, zobaczmy z tamtej strony. Z tamtej strony nikogo nie mamy. Z tej strony nie. Tam się ktoś klepie, dokładnie w tamtym miejscu gdzieś. Dobrze by tam było przejść. Czy tutaj na dole ktoś jest? Też nikogo nie ma. W tym krzaku też nikogo nie ma. A tam był jeszcze ten safe. Ej, jak ja bym może przeszedł po ten safe, ale mam tutaj wrażenie, że tutaj ktoś jest. Dobra, nie ma tu nikogo. Sprawdźmy od lewej, też nikogo nie ma. Jesteśmy jak na razie bezpieczni. Tam ktoś jest, za tamtymi właśnie górkami. Jesteśmy z powrotem tu, gdzie byliśmy. Tam cały czas ktoś się... O, to jest dobry pomysł, żeby właśnie tam postrzelać. Biało, biało. No, 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 no. Dostań, dostań, dostań. Okej. No i proszę, proszę państwa. Biało. Coś tu do mnie strzela. Okej. Odbudujmy sobie tutaj troszeczkę to wszystko. Gorzej, bo on chce mnie podwalić. Ja nie wiem skąd. To jest dobre pytanie. Nie wiem skąd on bije. Tak, tam jest, dobra. Widziałem go. Ale to nic. Dobra. Chcesz zabawy? Będziesz ją miał, gościu. Zaraz ci tam walnę z młota i się skończy. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. I bum. Dobra. Nie udało się jednak. A skąd? Co się dzieje, ty, widzowie? To ja tu jestem Hulkiem. O, choinka. O, choinka. Nie jest dobrze. Ej, w ogóle nie wiedziałem, co się stało, bo... On uciekał ode mnie, no nie? Oj, jest ktoś jeszcze. Dobra, uciekam stąd. Ej, ten młot jest jakiś pomłocony, tak mi się wydaje. Dobra, jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Chyba. Ale ten młot... Ja tu jestem Hulkiem, proszę do mnie nie strzelać. Co to ma w ogóle być? Tu ktoś do mnie jeszcze bije. Oj, oj, oj. Widzowie, źle to wszystko wygląda, jak na razie. Dobrze, że mamy te odbijanie, no nie? To nam daje lekką, tylko i wyłącznie lekką przewagę. I co nam jeszcze daje przewagę? No oczywiście drewniane macy. No to jest coś niesamowitego. Tu ktoś może być na tym domku, ale nie ma go. I bardzo dobrze, bo jakby ktoś tutaj był, to by miałbym przegwizdane. Samo drewno na mapie, no to prawda z tym drewnem. O, wiedziałem, wiedziałem, że tu ktoś jest, no wiedziałem. Wiedziałem, że tu ktoś jest. No, dostań, dostań, gościu. On mnie będzie cały czas podwalać. No i... Ja tu miałem być Hulkiem. Ja miałem być Hulkiem, halo! Zostawcie Titanika. Nie wyciągajcie, no mogą mnie zostawić ci ludzie. Proszę. Proszę, nie, nie, nie bądź tu, nie bądź tu, nie bądź. A ja mam tego! Patrzcie się, ja mam perka na to. Dobra widzowie, nie mam maców, więc muszę zostać prawdziwym Hulkiem. Ładujemy naszego młota. I no, będziemy chcieli zrobić tak, żebyśmy weszli do strefy, to jest raz. No nie mam maców. Dobra, widzę, rozwalmy ten krzak, żebyśmy mieli cokolwiek. Rozwalmy może tą koparę tu. Ojojojojojojojojojoj. Dobra, mam nadzieję, że tu na dole nikogo nie mam. No nic, widzowie. Jakby co, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Oczywiście subskrybujcie mój kanał po codzienną dawkę challenge'y, które no, są szalone, bo są bardzo szalone, są tak szalone, że masakra, nie? W sensie, został ostatni zawodnik. Jakby co, to nie będę tych broni używać oczywiście. Został ostatni zawodnik. I spróbujmy, może akurat. Dobra. Dobra. Biało. Dobra widzowie, zostałem Hulkiem, wbijajcie na ten odcinek i to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie, piona.